Rivia, zaraz zebranie z dowódcą Sekwoi. Co ty tu jeszcze robisz? Zaraz przyjdę. Nie powinno mi być. Erin się pewnie martwi. Super, wygląda na jednego z nich. Idziesz? Co, ja już idę. Długo jeszcze? Rivia, Zephyr, są pory. Za chwilę dowódca Sekwoi przyjdzie. No dobra, dobra. Muszę tu być? Silver, taka okazja zdarza się raz na rok, a ty tu raczej jesteś pierwszy raz. Nie marudź. Cicho, nadchodzi. Witam was tutaj zebranych. W niewielkim gronie leży jednak zawsze coś. Doszły nas słuchy o dwóch zwiadowcach z innych klanów. Podobno siwa, klacz i jakiś ogier. Gdy ktoś czegoś się dowie, powiedzieć mi. Nagroda to 100 tysięcy. O, nie złoto sumko. Proszę o jak najszybszy kontakt. Na razie tyle. Do widzenia. Spójrzcie, to pewnie ona! Muszę się zmartwić, lecz to nie ona. Głom, to ona, na 100%. Naprawdę to nie ona, przecież nawet obrania ją Zephyr. Dobra, nie chcę mi się z wami gadać. Nara. Otis, Lia, Kalio, co wy tu robicie? Rivia, jesteś cała! Ładnie tu mają. To prawda, robi wrażenie! Dobra, ale co wy tu robicie? Martwiliśmy się o ciebie! To co, wracamy do domku? Żartujesz? Tu jest tak pięknie! Otis, zwariowałeś? Niech wam będzie. Dobra, ale w razie czego ukryjcie się w tych krzakach już. Jasna sprawa. Milki, co ty tu robisz? Nie powinien być na misji? Tak, ale Rivia mnie wystawiła. Co? Ale w jaki sposób? No poszła z jakimś siwym ogierem. No, idziemy do Erina w tej chwili. Rivia, nie sądzisz, że Silver jest taki troszkę podejrzany? Rivia, jak ty w ogóle tak możesz myśleć? No, ale on wygląda jak ci z tutaj. Nie, tam z tej doliny dinozaurów całej, mroźnej. No tak, ale to nie powód, żeby oskarżać kogoś o taką rzecz. Może masz rację. A co do dowódcy Sekwoi, nie martw się. Nie znajdą cię, dopóki twoja starsza siostrzyczka tu jest. Dziękuję ci, Midnight, naprawdę.
Gajo! Gdzie do jasnej ciasnej oni są? Mówiłam ci, że nie wiem, no. Linie, co ma to znaczyć? Ale co? Podobno Olivia zostawiła Milki i poszła z jakimś siwym ogierem. Może się pomyliło. Lecz nie wraca długo. W dodatku ten wypadek w Mistfall i zniknięcie mojej szlachty. Coś tu jest nie tak. No, przy takiej królu to ja się nie dziwię. Ej, a ty nie lepszy lodowy krasnalu. Jak mnie nazwałeś? Jak ja ci zaraz dam! Ja wiedziałam, że to tak będzie. Norma. No gdzie te gałgany? Jestem szefie i mam ciekawe informacje. Słucham.